Na pokaz zaprasza marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Nazywam się Roman Dębski, jestem współtwórcą i współrealizatorem projektu Cztery Pory Roku. Dziś przedstawię Państwu Cztery Pory Roku drugiej edycji, bo były ich dwie. Tak jak i poprzednia, tak i teraz, i w tej części filmu brała udział młodzież szkolna, która współrealizowała zgodnie z ustaleniami projektu te filmy. Każda część miała swoją młodzież, może to tak. Wybraliśmy tereny parków krajobrazowych ziemi łódzkiej. One były jakby tą podstawą, gdzie akcja się rozgrywała. Pokazujemy tutaj oczywiście przede wszystkim florę i faunę danej okolicy, ale także obiekty kultury ludzkiej, bo to tworzy jakby taki pełny pejzaż kulturowy i przyrodniczy danego miejsca. Każda część tego filmu miała swojego bohatera, który jakby rozszerzał wiedzę o tym terenie, pokazywał. Bohaterowie wspominali czasy dzieciństwa i to dawało nam taki pełny obraz. My pokazujemy to, co widać, co jest teraz, a bohater w opowieści swojej opowiadał, jak to było kiedyś. Te filmy realizowałem razem z Markiem Jakubowskim, biologiem i fotografem. No i tutaj nie mogę nie wspomnieć operatora drona, który nie bał się latać między drzewami w lesie. No to byłoby na tyle. Zapraszam serdecznie na projekcję drugiej edycji Czterech Pór Roku.